bo jak ja bym 10 lat temu miał możliwość słuchania o wiedzy praktycznej, a nie teoretycznej, to podejrzewam, że x moich biznesów rozwijałoby się szybciej, popełniłbym mniej tych błędów i wszystko wyglądałoby inaczej. Cześć, tu grek Albrecht. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmy od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Jestem bardzo podekscytowany, dlatego że dziś gościem Greg Albrecht Podcast jest Bartłomiej Foszer, zwany Bartkiem, multiprzedsiębiorca, który za chwilę opowie o swoich różnych Inicjatywach biznesowych. Cześć, Bartek. Witam wszystkich. Użyłeś bardzo fajnego terminu multiprzedsiębiorca. Nie wpadłem na niego wcześniej, a zastanawiałem się, jak mnie przedstawisz. No tak, tak właśnie sobie to wyobraziłem. Pomyślałem, że, że to jest coś, co Ciebie dobrze opisuje. I to pierwsze jest pytanie: w jaki sposób być multiprzedsiębiorcą, prowadzić kilka biznesów na raz i nie zwariować? No nie jest to łatwe. E, może zacznę od tego, jakie biznesy prowadzę, bo, bo pewnie nie każdy wie. E, z jednej strony jestem zaangażowany w dom produkcyjny Fosher Sawicki, z drugiej strony w studio animacji Better Story Studio, z trzeciej w catering dietyczny Pomelo, a z czwartej w, w Sandows, czyli spersonalizowane suplementy diety, gdzie, gdzie razem jesteśmy inwestorami, e, biznes angelami wspieramy chłopaków w tym, żeby ten biznes się rozwijał. E, oprócz tego jeszcze mam kilka projektów, które, które staram się rozwijać gdzieś tam na boku. A jak, jak to zrobić, e, żeby nie zwariować? E, tak jak mówiłem, nie jest to łatwe. Myślę, że są to dwa kluczowe aspekty. Z jednej strony e, jest to zarządzanie czasem. Mhm. czyli uważam, że jakby kluczem do tego, żeby móc pogodzić to wszystko, jest dobre planowanie. Z drugiej strony umiejętność znalezienia oddechu, czyli zostawienia tego wszystkiego i yy, odpoczęcia. Ale co motywuje cię do tego, żeby równocześnie prowadzić, wymieniłeś cztery różne rzeczy. Jaka jest, jaka jest istota motywacji do tego, żeby robić cztery rzeczy na raz? Wydaje mi się, że przez pewien okres czasu... Ja zawsze pracowałem na swoim, nigdy nie pracowałem u nikogo. Pierwszą firmę, którą prowadziłem, była to firma konsultingowa, potem zaczęliśmy prowadzić dom produkcyjny i przez długi okres czasu zajmowałem się tylko jednym biznesem, czyli domem produkcyjnym. Mnie ekscytuje bardzo robienie nowych rzeczy, wchodzenie w nowe projekty. Jak widzisz... Te, te spektrum biznesów, które się angażuje jest bardzo duże, no bo z jednej strony dom produkcyjny i animacji trochę podobne, ale jednak różne rzeczy. catering dietetyczny totalnie od czapy, zupełnie coś innego. Suplementy blisko cateringu, ale znowu daleko od domu produkcyjnego. Skończyłem studia prawnicze. Jest dużo ekscytujących rzeczy e, na rynku i chciałbym się w nie wszystkie zaangażować. No, czuję, czuję, że tam, gdzie mogę, jestem w stanie dać wartość. Hmm. No ale to jest ciekawe, czyli to jest jakiś głód i ciekawość, który cię napędza? Głód nowości? Czy co takiego sprawia, że rezygnujesz z tej koncentracji na jednej rzeczy i poszukujesz tych wielu różnych bodźców? Myślę, że jestem teraz w procesie wchodzenia w kolejny nowy biznes. Nie chcę jeszcze o nim mówić, natomiast myślę, że będzie on znowu trochę czymś innym. I zastanawiałem się, co mnie w tym wszystkim najbardziej kręci, i wydaje mi się, że ludzie. To znaczy, jak widzę ludzi, z którymi czuję tą chemię do pracy, tak jak to się stało w przypadku chociażby chłopaku Sandus, czyli Michała i Tomka, gdzie myślę, że po pierwszych dwóch spotkaniach już widzieliśmy że chcemy ze sobą pracować, bo, bo jakby ten poziom biznesowy był na tyle wysoki, że widzieliśmy, że razem możemy to pchać dalej do przodu. Więc cytuję mi praca z, z, z fajnymi CEO, z fajnymi zarządzającymi, a z drugiej strony tak, jakby poczucie, że jestem w stanie dać temu biznesowi coś, że dostanie kolejnego kopa. No bo wchodzenie w przedsięwzięcia, w które były takie, które próbowałem i, i widziałem, że to nie idzie, totalnie mnie nie interesuje. To, to nie są jakieś, jakieś motywacje, czy finansowe, czy, 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 czy e, połechtanie swojego ego, że zaangażuję się w jakiś super e, ekstrawagancki projekt, tylko. Praca z fajnymi ludźmi, którym mogę wnieść wartość. A opowiedz o tym momencie, kiedy założyłeś pierwszą firmę. Jak to wyglądało i na jakim etapie życia byłeś? Hmm, byłem na studiach. Zacząłem studia prawnicze na Akademii Leona Koźmińskiego. Uważam, że to świetna uczelnia, z której wyszło bardzo dużo świetnych przedsiębiorców. I na drugim roku studiów ja już wiedziałem, że będę przedsiębiorcą. To znaczy, mój tata prowadził od zawsze swoją działalność. Ja na to patrzyłem, jak, z, z, trochę z podziwem, że tak, to jest świetna sprawa mieć własną firmę. Więc e, pomyślałem sobie, OK, co mogę robić, mając tych lat, Niewiele ponad 20, yy, i postanowiłem skończyć kurs związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Otworzyłem firmę, zacząłem pozyskiwać fundusze unijne dla przedsiębiorców. Dzięki temu miałem dużo, jakby też dużą styczność z przedsiębiorcami i szeroki wachlarz firm, z którymi współpracowałem, no bo to były i firmy produkcyjne i usługowe, i z jakiejś tam branży dziecięcej, więc i przedszkola, bo dla przedszkola też pamiętam, pozyskałem dofinansowanie. Byłem w stanie rozpisywać różne modele biznesowe, i sprawiało mi to frajdę, a z drugiej strony, z drugiej strony, też czułem, że daje tą wartość tym, tym firmom, no bo dostawały dofinansowanie. Więc to była moja pierwsza działalność. A w, a w jaki sposób pozyskałeś pierwszych klientów do, te, do tej działalności? Bo też no, mogą nas słuchać też i studenci, którzy są w tej sytuacji co te, naówczas i gdzieś tam. Tu studiują, tu chcieliby świadczyć usługi, ale zawsze jest to pytanie, skąd się biorą klienci. Okej, okay. to jeszcze mogę wrócić do tego, co robiłem wcześniej, bo zaczą zacząłem pracę trochę wcześniej. Z... Dostałem taką okazję, że mogłem rozwijać swój własny produkt przy firmie mojego taty. To znaczy były to systemy GPS. E, czyli systemy nawigacyjne, którymi e, firmy kontrolowały, gdzie jeżdżą kierowcy. I miałem możliwość, żeby, żeby zająć się ty, tym projektem full time sam. Miałem wtedy lat 19. Mówię, okej, okay, no dlaczego, dlaczego nie spróbować, jakby nic nie tracę. Więc e, znowu tam sprzedając te, te systemy nawigacji, już nawiązując jakieś relacje z większymi firmami, bo raczej to było rozwiązanie dla większych firm, Stamtąd przyciągnąłem sobie pierwszych klientów do, do firmy konsultingowej, dla których dla właśnie pozyskiwałem dofinansowania i trochę pomagałem przy pisaniu różnych biznesplanów. Trochę rzeczy marketingowych też liznowałem, bo już miałem takie, takie zadatki, żeby tym marketingiem się zajmować, więc, więc z pierwszej działalności przyciągnąłem klientów do drugiej. Natomiast Idąc tym tokiem rozmowania, jak pierwsi klienci w pierwszej działalności, było to typowe działania cold, mailingowe, cold, kolowe. Nie uważam, że były mądre, tak? bo uważam, że wykonywałem bardzo dużo pracy, żeby wysłać takiego sztampowego maila do, 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 do przedsiębiorstw. Myślę, że teraz zrobimy to trochę inaczej, natomiast no, tak to wtedy wyglądało. Ale zadziałało. Zadziałało, natomiast możemy porozmawiać o tym, jaka była konwersja, tak? Czyli ile godzin musiałem spędzić na tym, żeby wysłać te tysiące maili i ile z tych tysięcy maili ludzi się odzywało i finalnie decydowało na współpracę. No wyobrażam sobie, że to mogło być mniejsze niż, niż innymi metodami, ale rozumiem, że to zaowocowało powodzeniem Twojego biznesu doradczego, bo miałeś już pewną grupę klientów, zajmowałeś się dofinansowaniami, a skąd wtedy nagle krok w Branżę filmową. Hmm. E, to znowu jest. E, ja, ja uważam w ogóle, że wszystkie moje okazje e, biznesowe to, takie, to taki przypadek, bo e, pierwszy biznes e, w branży produkcyjno-filmowej założyłem z Maćkiem Sawickim, moim wspólnikiem. E, Maćka znam 15 lat. Studiow e, nie studiowaliśmy razem, chodziliśmy razem do liceum, siedzieliśmy w jednej ławce, e, przyjaźnimy się od 15 lat i e, Poszliśmy na studia, ja poszedłem na studia prawnicze, Maciek na studia dziennikarskie, trochę nam się ten kontakt rozmył, więc postanowiliśmy, że, że fajnie by było jednak jakoś regularnie się spotykać, zaczęliśmy chodzić razem na siłownię. Zaczęliśmy chodzić razem na siłownie, więc tam e, znowu ja Maciek pracował wtedy w telewizji wirtualnej Polskiej, ja pisałem wnioski unijne i wpadłem na pomysł, że może byśmy napisali jakiś wniosek unijny pod projekt multimedialny, ten wniosek w końcu nie został napisany, natomiast e, zaczęliśmy, ja miałem swoją działalność, więc było nam łatwiej, robić takie trochę freelancerskie zlecenia filmów do internetu. Maciek miał dostęp do sprzętu, ja miałem działalność, pojawił się pierwszy, drugi, trzeci klient i tak trochę z przypadku w pewnym momencie musieliśmy podjąć tą decyzję, że rezygnujemy z tych zajęć, czyli ja z dofinansowań, Maciek z pracy w wirtualnej Polsce i założyliśmy firmę, która full time zajmuje się produkcją kontentu do internetu. Niesamowite. A skąd pojawił się pomysł na Pomelo i na catering dietetyczny? Bo ten wątek chyba jest najbardziej dla mnie intrygujący, bo też dotyka obszarów, o których jeszcze z żadnym gościem tej pory nie rozmawiałem, a, a też jest mi bardzo bliski, bo jak wiesz, też temat zdrowego życia jest, jest mi bardzo bliski i myślę, że wiele osób dziś też myśli o tym, jak w tym pędzie i, i, i budując firmę. Zadbać o to, żeby się właściwie odżywiać. Skąd ten pomysł pojawił się u Ciebie? To znowu trochę taka potrzeba zrobienia czegoś nowego, bo myślę, że to było tak po trzech, czterech latach prowadzenia naszego domu produkcyjnego. Tutaj wszystko rozwijało się bardzo dobrze i szukałem jakichś nowych bodźców, które mogą mnie, mm, mogą mnie zainteresować. A z drugiej strony, rynek cateringowy. W tamtych czasach był bardzo ograniczony. W Warszawie były trzy firmy. I sam zacząłem korzystać z tej usługi, ponieważ życie w świecie produkcyjnym wygląda tak, że przychodzisz rano do pracy, wypijasz kawę bądź Red Bulla i na tych specyfikach generalnie funkcjonujesz do końca dnia, a potem najczęściej wracasz do domu i jesz co ci się e, przetrafi może w ciągu dnia jeszcze jakąś tam pizzę zdążysz czyli generalnie odżywiałem się tragicznie chciałem to zmienić a uprawiałem też sport i miałem świadomość tego że uprawiając sport nie masz e, jakby prowadząc niezdrowy tryb życia jeżeli chodzi o dietę nie masz tych efektów więc e, zastanawiałem się e, czy Jestem w stanie znaleźć catering dla siebie. Przetestowałem wszystkie trzy w Warszawie, żaden mi nie odpowiadał. Po pierwsze ze względu na to, że były mocno ograniczone. Po drugie... E, nie. Co to znaczy ograniczone? Jeżeli chodzi o wybór diet. Mhm. E, I też smakowo... Wydaje mi się, że teraz to, co dostarczają cateringi, jest o niebo lepsze niż to, co było te 4 lata temu, natomiast też żaden, żaden catering nie miał diety dla osób prawiejących sport. Ja, ja byłem wtedy też bardzo wkręcony w crossfit, żyłem w środowisku crossfitowym i też ten crossfit wtedy tworzył się w Polsce, więc pomyślałem, kurczę, no przydałby się produkt dla tych wszystkich ludzi takich jak ja, którzy trenują 5 razy dziennie, pięć razy w tygodniu crossfit, potrzebują naprawdę tej profesjonalnej diety, bo, bo bez tego żywienia jakby nie ma efektów. Więc e, wpadłem na pomysł, namówiłem moją e, narzeczoną, słuchaj, rzuć pracę w korporacji, otwórz catering. E, było to szalone, bo Ania pracowała w, korpor w korporacji, e, skończyła studia medyczne i generalnie jest fizjoterapeutą, więc nie miała e, styczności z jedzeniem w ogóle. E, ja też nie bardzo, natomiast e, zgodziła się, no i otworzyliśmy katalynk dietetyczny. E, jest, to, jest to ciekawy case natomiast to też pokazuje, że nie do końca musisz się znać na, na gotowaniu, żeby otworzyć catering dietetyczny, tak? bo musisz tylko zatrudnić odpowiednich specjalistów, a tak też się stało, bo, bo pierwszym szefem kuchni w naszym cateringu dietetycznym był mój e, serdeczny przyjaciel e, i, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą jakość tych posiłków, to, to on tego pilnował. No okej, okay. pomysł potrafię sobie wyobrazić, no ale jak zamienić pomysł na catering w to, że no, ileś osób w iluś miejscach miasta o tej samej porze mniej więcej, w tym samym okienku otrzymuje paczki z jedzeniem jeszcze podzielonym na porcje i tyle tych różnych jest opcji i każdy ma inną objętość. Jak to działa? Um, tak, jakby gotowanie samo nie jest wyzwaniem. Wyzwaniem jest logistyka i w tym momencie już korzystamy z, z, firm, z firmy, po prostu, która dostarcza nam jedzenie. Wcześniej mieliśmy swoich kierowców, natomiast ten rynek się specjalizuje, więc już mamy firmy dedykowane tylko do, do rozwożenia tych pakietów. Wiadomo, że musi się to odbywać w ciągu, w ciągu nocy, bo, bo nie ma korków. Jakby pragmatyczny, pragmatyczna sprawa. Jeżeli ktoś miałby rozwieźć pakiety o godzinie 8 czy 9 po Warszawie, to byłby w stanie rozwieźć 3. Tak, jest w stanie w ciągu, w ciągu, tych, w ciągu godziny rozwieźć 6 czy 7. Więc e, e, tutaj logistyczne wyzwanie istnieje. Jeżeli chodzi o produkcję znowu, no to tak, no jeżeli robimy w tym momencie 400 pakietów, no to 400 pakietów to jest e, razy 5 posiłków. No to mamy 2000 dań do zrobienia, do rozłożenia, do zapakowania, zapakowania w paczki, różnych diet różnym osobom. E, mamy na to swoje procedury, które też się tworzyły przez te 4 lata. E, I tak jak mówię, moim zdaniem, sam catering to, to oczywiście musisz mieć świetnego kucharza i musisz robić świetne jedzenie, ale tu logistyka jest największym wyzwaniem. A jak sprostać potrzebom konsumentów? Tu przed nagraniem opowiadałem o swoich doświadczeniach z cateringiem dietetycznym. Mówię, no, okej, okay, no ja to bym chciał, ten catering, ale nie wiem, na przykład, nie przeszkadza mi, że jest pieczywo w każdym daniu i co to jest za catering. Rozumiem, że nie jestem odosobniony w takich uwagach. Jak znaleźć ten wspólny mianownik i jak decydować o tym, kogo obsługiwać, kogo słuchać, a kogo nie? Nie jesteś odosobniony, i e, może zacznę od tego, że m, były na rynku próby i cały czas są robienia spersonalizowanego cateringu. To nie działa. To znaczy, ciężko jest sobie wyobrazić żeby ktoś zebrał grupę 50 osób, dla każdej tej osoby zrobił oddzielne zakupy, ugotował oddzielne posiłki i, i, i tak, żeby każdy był zadowolony. To znaczy ta usługa widać nie przyjęła się, bo, bo nie słyszałem, żeby żaden z konsumentów tej usługi był, był zadowolony, więc musimy znaleźć jakiś złoty środek. Ja, ja, pewnie... ja kiedyś korzystałem z takiej, ale ta firma zbankrutowała. Ja byłem zadowolony, ale <laughs> chyba oni niespecjalnie. No właśnie, więc e, nawet kiedyś rozmawiałem e, z, z kimś, kto chciałby sprzedawać taką taką usługę i żebyśmy dla nich gotowali i liczyłem to na wszystkie możliwe sposoby, to się nie opłaca. Więc e, jeżeli chodzi o, o tą personalizację, no to to, co próbujemy cały czas robić, to są różne rodzaje diet. Od e, właściwie przyszłego tygodnia wdrażamy nowe diet, dietę wegańską, dietę bez glutenu i laktozy. Obecnie mamy też dwa rodzaje diet sportowych, bo jednak e, jakby specjalizujemy się w sportowcach i chcemy, chcemy dawać tą wartość ludziom, którzy co najmniej 2 trzy razy w tygodniu uprawiają sport. E, mamy diety redukcyjne, mamy diety zbilansowane, e, oczywiście dietę wegetariańską, e, więc to jest pewien rodzaj personalizacji, które jesteśmy w stanie stworzyć. Plus oczywiście pracowanie nad kalory, kalorycznościami, tak? Bo jeden potrzebuje 1000, drugi 3000, a są też tacy, którzy potrzebują 5, ale ale 5 już nie jesteśmy w stanie dostarczyć. Natomiast 3,5 plus e, jakby dobre rady od naszego dietetyka jak resztę uzupełnić i też e, jakby da radę to zrobić. E, natomiast e, ja sobie wziąłem do serca bardzo to, że chciałbym, żeby nasz catering był najsmaczniejszy. I od zeszłego roku zaczęliśmy pracę nad tworzeniem nowego menu i ciągłym jego udoskonalaniem poprzez konsultacje, też z klientami, czyli co chcą jeść, co mi smakuje, co nie smakuje. Oczywiście nie jesteśmy w stanie stworzyć w 100% menu, które będzie smakowało wszystkim ludziom, no bo jeden lubi ogórkową, a drugi lubi pomidorową i, i tego nie zmieni ale wierzę, że 80% ludzi jednak lubi tą pomidorową, a te 20% nie traktuje je jako coś złego. Czyli mm -hmm. szukamy tego złotego środka. Na razie robimy to poprzez rozmowy z naszymi klientami. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się też do tego zaangażować technologię, bo chciałbym, żebyśmy finalnie mieli najsmaczniejsze, najsmaczniejsze nawet złe słowo, żebyśmy mieli potrawy, które smakują naszej grupie docelowej. Mhm. A jak wygląda podział tego rynku? No bo jest, wydawało mi się w pewnym okresie, że tych firm był kompletny wysyp. To znaczy, wyobrażam sobie, że część z nich nawet ma tylko markę, a sama nie gotuje, tylko korzysta z zaplecza innych brandów, czyli pewnie ktoś produkuje w white labelu te posiłki, ale tych, tych marek jest mnóstwo. Jak, jak konkurować na takim gęstym rynku? Rynek jest e, bardzo rozproszony. E, tak jak mówisz, w Warszawie w pewnym momencie wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, gdzie jest jakieś 200-300 cateringów. E, po czym te cateringi się otwierają i zamykają. Czyli każdego miesiąca z 10 nowych się pojawia i 10 nowych znika. E, my, my jakby specjalizowaliśmy się od początku w cateringach. E, I wydaje mi się, że ci najwięksi gracze e, też. Jakby wychodzili z tego założenia. Natomiast pojawiło się bardzo dużo firm, która albo specjalizowała się w dostarczaniu na przykład cateringów do szpitali, do, do przedszkoli i jako kolejną odnogę dokładali sobie właśnie robienie cateringu dietetycznego, bardzo dużo restauracji też pomyślało sobie, że zdywersyfikuje biznes i, i też będzie dostarczało catering dietetyczny, tylko oni wszyscy nie byli świadomi tego, że catering to nie tylko gotowanie, a, a właśnie to całe, to całe wyzwanie, po pierwsze, logistyczne, po drugie klient serwisowe. No bo jednak my w tym momencie ja myślę, że nasza obsługa klienta wysyła około 300, 400, 500 maili dziennie. To są naprawdę duże, duże ilości, więc dla kogoś, kto wcześniej miał biznes chociażby dostarczanie cateringu do przedszkoli, gdzie tam ten, ten client service właściwie nie istnieje, bo mamy przetarg, wygrywamy przetarg i dostarczamy codziennie jedzenie, jakby nie jest świadomy tego, jak dużym wyzwaniem jest postawienie swojego cateringu. Słyszałem też o, o trenerach, którzy po prostu gotują dla grupy swoich podopiecznych, mają tych 10, 10 osób. I, to, I dla nich po prostu gotują w domu, i to też jest jakieś rozwiązanie. To znaczy, e, ten rynek jest bardzo rozproszony. E, I e, też wierzę, że każdy jest w stanie znaleźć ten catering, który mu będzie smakował, bo. E, ja bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy zmieniają cateringi. Miesiąc są tutaj, miesiąc są gdzieś indziej, potem po miesiącu do nas wracają. Dla mnie to jest okej, okay, bo po pierwsze dalej spełniamy tą najważniejszą funkcję moim zdaniem, czyli trzymanie tych nawyków żywieniowych i po prostu zdrowego, zdrowego jedzenia, a z drugiej strony mm, zmienianie smaków jest okej. Okay. Ja, jeżeli chodzi o nasz catering, bo ja go jem już 4 lata, y, staram się jeść różne diety. W zeszłym tygodniu byłem na diecie wegetariańskiej, teraz jestem na diecie sport protein. Myślę, że w kolejnym tygodniu znowu sobie zjem jakąś inną. I też warto sobie sprawdzać, co lubimy jeść i, i, i też jak na, to, jak, jak, jak na to reaguje nasz organizm. Bo to też jest ważne, tak? żeby się po prostu dobrze po tym czuć. A co jest, uważasz, takim killer feature dla tej branży? To znaczy, czym się wygrywa? Mówiłeś o logistyce, mówiłeś o client serwisie, o takich rzeczach, które trochę odróżniają, powiedzmy, ten biznes od innych biznesów związanych z gotowaniem. Co uważasz jest tym, co sprawia, że jest tych kilka firm? Rozumiem, że Pomelo jest też w gronie tych kilku firm, które co najmniej na terenie Warszawy jest w, wśród liderów. Jak, co, co decyduje o tym, że te pięć firm, powiedzmy, jest mocnych w Warszawie, a pozostałe 95 jest słabe. Jasne. No, jeżeli chodzi o, o, o ten pierwszy styk, czyli pozyskanie nowego klienta, no to jest marketing. I tutaj cateringi przede wszystkim posiłkują się influencer marketingiem. Niektóre cateringi działają też outdoorowo. Natomiast jakby zdobycie tego nowego klienta nie jest najważniejszy, no bo najważniejsze jest jego utrzymanie. I tutaj dwie rzeczy. Client service, tak jak mówiłeś, i e, jakość jedzenia. Jeżeli ktoś jest zadowolony z produktu, który dostaje, on przedłuża. Możemy o tym rozmawiać, czy, czy ludzie są konsekwentni w tym, żeby, żeby zostawać na dłużej, bo e, mamy klientów, którzy są z nami od trzech lat i jedzą co miesiąc nasz catering, ale są klienci, którzy... Są przez miesiąc, mówią, potem sami sobie pogotujemy, potem wracają i mówią, że no jednak nie daliśmy rady, ale, ale jakby znaleźli na rynku ten catering, czyli nasz catering, który zapewnia im jakość produktów, z których są zadowoleni. Jest coś takiego, ja zamawiałem różne cateringi w życiu i zauważyłem, to, że zawsze muszę pamiętać o tym, żeby zamawiać, bo to wykupuje na jakiś czas i potem tego nie ma. Czy, czy u Was jest taka opcja i czy rozważaliście taki model po prostu subskrypcyjny, dopóki nie anulujesz, to z automatu ci przedłużamy, bo to jest dla mnie największy problem, jeżeli chodzi o mój czern z bycia na cateringu. Po prostu wykupuję 20 dni to się kończy i w sumie nie mam takiej motywacji, żeby wejść i znowu wykupić. Jak sobie z tym radzicie? Jasne, jest to ciekawy pomysł i myślę, że moglibyśmy go rozważyć, bo nie mamy modelu subskrypcyjnego i chyba żaden catering jeszcze tego nie testował. Mhm. Natomiast my to rozwiązujemy tak, że kontaktujemy się z klientem. Kontaktujemy się kilka dni wcześniej, żeby poinformować o tym, że te, ten catering się kończy. Często mamy jakąś promocyjną ofertę, więc też przedstawiamy tą ofertę, czy to jest kontakt mailowy, czy telefoniczny. Staramy się zadbać o to właśnie, o takich klientów, którzy że nie pamiętają, i, e, i im przedłużamy te cateringi. Zdarza się też tak, że e, jeżeli ktoś jest z nami dłużej, e, że mu po prostu z automatu to przedłużamy, bo wiemy, że, że on chce przedłużyć, ale kontakt z nim jest utrudniony, bo, bo często ludzie, którzy zamawiają cateringi, są ludźmi zapracowanymi, jakby to jest rozwiązanie ich problemu, żeby zdrowo się odżywiać. Właśnie, w jaki sposób, jakie kanały działają na ludzi zapracowanych? Bo to jest, to jest kolejna rzecz. Opowiadasz o tym, że kontaktujecie się z klientami. Jak ja myślę, że ktoś ma do mnie zadzwonić, to już się, już się boję. E, niezależnie od biznesu, i zresztą też mieliśmy tę dyskusję nawet w Sandows, tak? Czy dzwonić do klientów, czy smsować, czy mailować, tak i jakby pytać o feedback. Jakie kanały działają najlepiej dla, dla Was? To myślę, że podchodzimy do tego indywidualnie, to znaczy e, widzimy, z kim jesteśmy w stanie, jak się porozumieć, bo tak jak mówisz, e... Niektórzy lubią po prostu porozmawiać, są klienci, którzy przy okazji takiej rozmowy pół godziny jeszcze spędzą na telefonie i chcą się coś podpytać, no bo super, mają okazję porozmawiać z tym dietetykiem, mają okazję do tego, żeby zapytać się o coś, doradzić, a z drugiej strony my mamy okazję, żeby porozmawiać z tym klientem i zabrać feedback. Znowu są ludzie, na przykład tacy jak ja, którzy działają na mailach, więc jeżeli dostanę maila, czy chcesz przedłużyć swój catering, odpisuję tak i, i tyle. Dostaje potem konto do, 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 do płatności, czy najczęściej e, przelewy 24 klikam i jestem, mam załatwioną, opłaconą sprawę. Natomiast są ludzie, którzy e, tak, tak jak mówisz o tych SMS-ach, chcą dostać SMS-a i, i też wystarczy, że odpiszą tak, przedłużamy i, i, w, i wpisujemy ich dalej do CRM na kolejny miesiąc. Natomiast no jest to, staramy się podchodzić do tego indywidualnie. Jakich narzędzi używacie do tego, żeby, żeby zarządzić tym procesem? Bo rozumiem, że wspomniałeś wcześniej, że tych kilku, klientów jest kilkuset. Mm -hmm. Tak? No to z każdym, z każdy klient jest inny. Jak Przechowujecie dane o tym, czy daną osobę, dane osobie wysłać maila, czy napisać sms jak to jest zarządzane? Jest to o tyle łatwe, że powstał CRM dedykowany dla cateringów dietetycznych i sprawdza się on bardzo dobrze, czyli odpowiada on na te właśnie nasze potrzeby, bo tak jak mówisz, tych danych jest o, o kliencie dużo na każdym etapie, bo mamy dane odnośnie miejsca, gdzie mamy dostarczyć. Lub zmian miejsca, bo, bo to też się zdarza. Mamy dane o wyjątkach, czyli czego dana osoba nie je, bo jeżeli jest to w granicach rozsądku, staramy się naszym klientom eliminować jakieś rzeczy. Na przykład ja nie jem oliwek, więc mamy wyeliminowane oliwki z diety, czy, czy kapary. Są ludzie, którzy na przykład nie jedzą pomidora, albo nie chcą jajek, więc jesteśmy w stanie na etapie produkcji zastąpić takie rzeczy, no ale dalej. Mamy tą informację w crm a potem musi trafić do, do zespołu produkcyjnego. Znowu mamy informację o tym, kiedy kończy się dany pakiet, jaki, jaki jest najlepszy kontakt z daną osobą, więc no, jest to rozbudowane narzędzie, które pozwala naszej obsłudze klienta, ale też produkcji nie popełniać błędów. Aczkolwiek oczywiście, że się one zdarzają, bo jednak im więcej staramy się personalizować. Nasze rozwiązanie, tym więcej e, jesteśmy na tym więcej błędów narażeni. Hmm. A jaki był największy błąd w ogóle w historii Twoich doświadczeń biznesowych? Niezależnie od tego, czy to jest w Pomelo, czy w Foszer-Sawicki, czy w, w Sandows, czy, czy wcześniej w swoich projektach doradczych, jaka była taka największa chwila, w której gdzieś zrobiłeś coś? rozważnie, albo coś po prostu wyszło bardzo trudnego. Jak sobie z tym poradziłeś? Hmm. Wydaje mi się, że, że nie ma takiej jednej sytuacji, żeby, żebyśmy w którymś z biznesów popełnili jakiś radykalny błąd. Mogliśmy podjąć decyzje, które były nie do końca e, trafne. Ale finalnie uważam, że, że te decyzje nakierowały nas na właściwą drogę, więc nie przypominam sobie, żebyśmy mieli takie sytuacje kryzysowe. Natomiast na przykład, taka prosta rzecz w cateringu, to teraz zdradzam know więc każdy catering może też to zrobić. Nie mieliśmy przez długi okres czasu możliwości płatności przez, przez płatności online. To jest bardzo prosta rzecz do wdrożenia, która zwiększyła nam konwersję jakieś 30%. Mhm. Więc e, zakładam, że błędem było nie wprowadzenie tego od razu i, i to jest coś, co, co przestałem, e, przestałem robić w biznesach. To znaczy staram się nie być przy tych rzeczach mikro, bo wtedy nie jestem w stanie e, zauważać pewnych rzeczy. Bo jakże, jeżeli teraz o tym rozmawiamy, to wprowadzenie płatności online jest czymś oczywistym. Natomiast e, teraz rzuciłeś pomysł z, z modelem subskrypcyjnym. Super. To chcę właśnie wnosić bi do, do biznesu, z którymi współpracuję. Czyli e, wymieniając doświadczenia, rozmawiając z mądrymi ludźmi, wyciągać wnioski i starać się wdrażać te rozwiązania. A też dzielić się doświadczeniami zbieranymi z, z, z tych innych biznesów, bo zakładam, że część wiedzy pozyskanej w Pomelo jestem w stanie wnieść do Sandus, część wiedzy z Sandus do Pomelo, a część rzeczy z domu produkcyjnego jestem w stanie z, z tych rzeczy marketingowo-produkcyjnych znowu wnieść do wszystkich innych biznesów. Właśnie, a propos domu produkcyjnego, przychodzi mi do głowy jedna, jedna sytuacja trudna, o której opowiedzieliście mi tutaj przed, przed nagraniem, dlatego że też jesteśmy w, tutaj w biurze. Foszersawicki, bardzo przyjemny i dzięki za, za gościnę, bo będzie jakieś fajne urozmaicenie w obrazku, także dla, dla widzów. I powiedziałeś, że kiedyś dla jednego klienta coś nagrywaliście i był jakiś problem z kartą. Tak. I że warto karty w, w aparacie czy w kamerze przy nagraniu sprawdzać regularnie i czasem na wszelki wypadek przy dłuższych e, nagraniach robić przerwy, tak? I to dla mnie to już jest jakaś nowa lekcja. Wezmę z tego wyciągnę z tego wniosek lub nie. Ale pytanie, jak poradziście sobie w tej sytuacji, że wywaliło wam kawałek nagrania? Do Jasne. No to generalnie rozwiązaliśmy w bardzo prosty sposób i uważam, że to, co daje dom produkcyjny, na przykład w kontekście do pracy z freelancerem to jest to, że mieliśmy backup w postaci innych kamer, więc mogliśmy sobie to e, zrekompensować. Innymi obrazkami. W tym momencie zdradzamy trochę kuchnię, nagrywamy na trzy kamery, więc jeżeli nawet stracilibyśmy obraz z jednej, to jesteś w stanie zmontować coś z pozostałych dwóch. Mhm. Jeżeli byśmy pracowali na jednej kamerze i coś by nam wysiadło, musielibyśmy nagrywać od nowa. I teraz pomyśl sobie, że jesteśmy w stanie powtórzyć naszą rozmowę, ale jak mamy plan zdjęciowy z Robertem Lewandowskim który następnego dnia wyjeżdża gdzieś do Niemiec, a my patrzymy, że nie mamy materiału, no to jakby wrócenie do tego planu jest niemożliwe. Mhm. No właśnie, to jest, to jest właśnie ciekawe, czyli rozumiem, że backup jest takim tutaj rozwiązaniem. Ja uważam generalnie, że instytucja domu produkcyjnego przede wszystkim gwarantuje klientowi bezpieczeństwo. To znaczy często jesteśmy drożsi dla klienta jako podwykonawca, jako twórca materiału wideo niż na przykład chociażby twórcy internetowi, chociażby freelancerzy, chociażby małe domy produkcyjne, no ale też za tym za, za tym mus, muszą iść dwie rzeczy. Po pierwsze, jakość, mhm. i dlatego też na przykład u nas w proces produkcyjny zaangażowany jest sztab ludzi, a nie jedna osoba. Natomiast z drugiej właśnie to bezpieczeństwo, że jednak na tym planie zdjęciowym pojawią się wszyscy, będzie odpowiedni sprzęt, sprzęt będzie działał. Nie wydarzy się tak, że zatnie się karta i, i, i nic z tym nie zrobimy. Mieliśmy plan zdjęciowy, na którym roztrzaskał się dron. Mieliśmy ujęcia z, z powietrza. No co zrobiliśmy? W przeciągu 15 minut nasza ekipa była w stanie załatwić nowego drona, więc mm -hmm. e, jakby musimy być przygotowani w naszej branży. Na, na każdą taką sytuację, bo, bo niestety to nie jest biznes, który, który jest powtarzalny. Tutaj każdy plan zdjęciowy jest inny, a to też jest fajne w tym biznesie. Yy, tak, rozmawiamy i, i czuć w tym, co mówisz, że czy rozmawiamy o, o cateringu, czy rozmawiamy o produkcji, no masz pojęcie o tym, o czym mówisz, masz tę wiedzę, no to jest może oczywiste, ale z drugiej strony ciekawi mnie, skąd czerpiesz wiedzę. Która dotyczy tak różnych dziedzin, i jak widać już kilkakrotnie, musiałeś się nauczyć nowych branż od, od zera. Jaki jest Twój model uczenia się? W jak, jaki sposób pozyskujesz wiedzę? Skąd ją pozyskujesz, tak, żeby móc takim przekonaniem i, i, i jakby też pewnością siebie, ale też widać z kompetencją mówić o, o różnych wyzwaniach? No jasne. Szczególnie, że skończyłem studia prawnicze, więc to jeszcze w ogóle jest bardzo dalekie czy od produkcji filmowej, a jednak muszę rozmawiać często z ludźmi po, po łódzkiej filmówce czy, czy w, w kontekście rzeczy dietetycznych, gdzie rozmawiam właściwie z topowymi dietetykami w Polsce. Ale to wszystko wynika z praktyki. To znaczy ja staram się chłonąć tą wiedzę od innych ludzi, a potem wyciągać wnioski i kształtować swoje poglądy na pewien temat. Więc e, słuchanie mądrych ludzi jest dla mnie inspiracją e, też, w, też w biznesie, bo e, chociażby twoje podcasty uważam, że są świetną inicjatywą e, w kontekście tego, jaki know-how mo mogą pozyskać szczególnie młodzi ludzie zakładający biznes, e, a wcześniej tego nie mieliśmy. Bo jak ja bym 10 lat temu miał możliwość e, słuchania o wiedzy praktycznej, a nie teoretycznej, to podejrzewam, że z moich biznesów rozwijałoby się szybciej, popełniłbym mniej tych błędów i wszystko wyglądałoby inaczej. Ja doświadczam wszystko jakby na własnej skórze, więc czy w domu produkcyjnym, ja wykonywałem pracę każdą, to znaczy pisałem scenariusze, obsługiwałem klienta, sprzedawałem, byłem producentem, byłem montażystą, więc uczyłem się tego na własnym przykładzie. W cateringu dietetycznym pomagałem mojej Ani od samego początku, więc też i rozwoziłem jedzenie, i byłem podczas etapu gotowania tego jedzenia, produkcji, klient e, serwisu, więc też wchodziłem w te biznesy bardzo głęboko. Sandus jest już trochę inaczej, ale przez to, że rozmawiam z poszczególnymi członkami zespołów, Jestem w stanie wyciągać pewne wnioski, żeby potem chłopakom ewentualnie doradzić, w którą stronę można by to pchnąć, przetestować? Bo wydaje mi się, że w biznesie głównie chodzi o testowanie, bo nikt nie zna złotych, złotych środków, no bo jakby znał te złote środki, to, 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 to by je wdrażał, tak? Mm. Więc wszystko, wszystko wszystko to testowanie. A w, jak, w jaki sposób przenosisz swoją wiedzę? na zespół, no bo jakby jest jakiś moment, w którym możesz być mistrzem świata w wiedzy cateringowej, no ale sam nie będziesz wykonywał tych wszystkich funkcji. Jak, jak pracujesz z zespołem, jak, jak organizujecie w tych spółkach relacje z zespołem i transfer wiedzy, żeby utrzymać te standardy? Myślę, że też w każdym z biznesów jest to trochę inne. W większości Pracuje po prostu CEO, a że w domu produkcyjnym mamy teraz dyrektora zarządzającego od półtora roku, i to też była dla nas duża zmiana, bo, bo wcześniej razem z Maśkiem zarządzaliśmy zespołami, więc tutaj bardzo dużo pracuję z dyrektorem zarządzającym, a też trochę z poszczególnymi członkami. Zespołów z menadżerami, czyli, czyli, czyli po prostu robimy sobie spotkania takie grupowe, burze mózgów, a, a dużo pracuję z, z dyrektorem zarządzającym, znowu studio animacji, dużo pracuję z brand menadżerem, w cateringu, pracuję głównie z Anią i mamy statusy raz w tygodniu, ustalamy sobie dalsze kroki rozwoju, idzie to do przodu. Eee, też mam swój zespół akurat w, w cateringu marketingowy, z którymi też się statusuję raz w tygodniu. Eee, w Sandow z chłopakami w zależności od tego, w jaki projekt się angażuję, też staram się statusować raz, dwa razy w tygodniu. Więc głównie to jest eee, praca z wybranymi osobami na, eee, na statusach. Mhm. Natomiast tek, też dodam, że ja nie jestem fanem spotykania się dla samego spotykania się. Uważam, że to jest straszne marnotrawstwo czasu, więc... Eee, te spotkania muszą być efektywne. Każdy przychodzi przygotowany na spotkanie, wymieniamy się spostrzeżeniami i, i zespół tak naprawdę wraca do, do, do wdrażania. Tak? A jakie są najważniejsze rzeczy, które trzeba przygotować przed spotkaniem? Jeżeli zapraszasz kogoś na spotkanie, czy z kimś się umawiasz, to, to, to co musi być, żeby można było przeprowadzić takie udane spotkanie wedle Twojej metodologii? Na pewno musi być plan tego spotkania, to znaczy, żeby obie strony wiedziały o czym będą rozmawiać i się przygotowały, jakby przygotowały swoją perspektywę tego, o czym, o czym rozmawiamy. Czyli jeżeli rozmawiamy o tym, o wdrażaniu nowych diet, no to. Fajnie, żebym ja już miał przemyślane, na przykład z marketingowego punktu widzenia, kiedy najlepiej byłoby te nowe diety wdrożyć, a z drugiej strony Ania, która odpowiada za ten zespół produkcyjny powiedziała, kiedy będzie możliwe wdrożenie tego, a nie, żebyśmy usiedli i teraz się zastanawiali, może to będzie poniedziałek, a może środa, a może jednak za miesiąc. Więc żeby każdy odrobił swoją, swoją część pracy przed spotkaniem, yy, wpływa to bardzo na efektywność i też yy, morale. No bo yy, każdy w dzisiejszych czasach jest zabiegany i ma dużo, dużo rzeczy do, do zrobienia, więc też mało ma, 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 mamy czasu na takie spotkania, żeby porozmawiać sobie po prostu o niczym. A jeżeli już mamy sobie porozmawiać o niczym, to porozmawiajmy o czymś przyjemnym, a, a spotkajmy się w, w konkretnych tematach już przygotowani. Ja mam takie doświadczenia, że czasem rzeczywiście trudno jest znaleźć zrozumienie dla tego, jaki ma być cel danego spotkania. Czyli zawsze staram się zapytać, z czym. Ktoś chciałby wyjść z tego spotkania, kto inicjuje to spotkanie, ale nadal widzę, że, że czasem jakby percepcja tego rodzi nawet takie zdziwienie czy złość. Tak? Dlaczego dopytujesz, no spotkamy się, to pogadamy? Czy też doświadczasz tego, że ludzie na chęć tego, żeby uporządkować proces rozmowy, czy jakoś zaplanować to spotkanie, jak reagują tak nerwowo, czy nie rozumieją tego? Wydaje mi się, że z zespołami nie mam takiego problemu. To znaczy mm. też każdy zespół wie, za co odpowiada, wie, do czego zmierzamy. Tą strategię sobie tak naprawdę określamy na początku roku, a potem w, w ciągu roku ją modyfikujemy, więc też każdy, każdy wie, jakie ma Cele i do czego dąży w, w, w swoich zespołach, więc też nie, nie, mam, nie mam tego problemu z zespołami, natomiast jeżeli chodzi o spotykanie się z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach biznesowych, to tak. Natomiast ja staram się nie dopytywać o cele spotkania, to znaczy daję sobie pewien obszar w ciągu całego tygodnia na to, żeby takie spotkanie odbywać. I często z takich spotkań po prostu wychodzi coś dobrego. Ja zawsze staram się wyciągnąć coś dobrego z takiego spotkania, i czy to nawet nie będzie, nie wiem, współpraca przy projekcie, ale takie jeden, jeden, jeden kluczo, jedno kluczowe zdanie, które wyciągnie się z tego, z tego spotkania, jak na przykład dzisiaj powiedziałeś o tym podpięciu karty, co, co już jest dla mnie sz, jakby szalenie ciekawe, można by to e, przetestować. E, z każdego spotkania staram się coś wyciągnąć, a też wierzę, że spotykam się z bardzo wartościowymi ludźmi. E, ja też e, trochę taki model pracy biznesowej sobie narzuciłem, czyli poprzez rozmowę i zbieranie, zbieranie tego know how bo ten know-how Przedsiębiorców jest dla mnie bezcenny. Mhm. A jak rekrutuje się dyrektora zarządzającego? Myślę, że to jest wyzwanie, jak obserwuję wielu różnych ludzi, którzy założyli kiedyś firmę. No jakby niekoniecznie czują się najbardziej kompetentni jako menadżerowie, albo nie chcą tego robić, z wiele powodów, tak? I, i chcą kogoś pozyskać, no ale to jest takie oddanie kierownicy. W biznesie de facto, tak? W tym podejmowaniu decyzji, jak, jak się wybiera taką osobę, jak się jej stawia cele, jak to działa? Powiem Ci, że mieliśmy dużo szczęścia. To znaczy, my z Maćkiem się zawsze śmiejemy, że w tym naszym biznesie wszystko robimy pierwszy raz, więc pierwszy raz też wybieraliśmy dyrektora zarządzającego, ale nie robiliśmy castingu. To znaczy, w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że musimy oddać komuś stery, Zastanowiliśmy się, kogo znamy i kto to mógłby być, i byliśmy w 100% przekonani, że chcemy pracować z tą osobą. I KHA, KHA Eidys, która zarządza teraz naszym biznesem, jakby była strzałem w dziesiątkę. To znaczy, przede wszystkim mieliśmy to poczucie, że jej ufamy. I ten czynnik zaufania jest bardzo ważny, bo dwóch gości, którzy tworzyli ten biznes przez 8 lat, no wtedy przez 6 lat. I ee, no to jest trochę jak Twoje dziecko, tak? Poświęcałeś na to nie 8 godzin dziennie, tylko, tylko często 12, 16 weekendy i, i święta, żeby to rozwijać, i nagle ktoś ma przyjść i dostaje tą kierownicę i dostaje też tą wolność, że jakby rób po swojemu, ufamy Ci, będziemy Ci służyć radą i pomagać we, we wszystkich Twoich decyzjach, no ale ta firma już trochę nie będzie nasza. Ta firma bardziej będzie. Twoja będzie będzie będą panować standardy jakie ty narzucisz bo też uważam że to jest szalenie ważne żeby dać jednak tą niezależność dyrektorowi zarządzającemu. No ale jakby znaliśmy kachę była my byliśmy jej klientem akurat bo pracowała w dużym domu mediowym. Mm. I, i, i nie robiliśmy castingu. Myślę, że jest to, jest to jakieś wyzwanie dla każdego, żeby znaleźć odpowiedniego dyrektora zarządzającego, żeby przedstawić mu też cele i odpowiednio zmotywować. Ale też jest to wyzwanie dla, dla zespołów. Mhm. No bo jednak jakby takim pierwszym kamieniem milowym w ogóle w naszym biznesie było zmiana struktury. Tak? Nagle z zespół nie pracuje z właścicielem bezpośrednio, tylko zaczyna pracować z menadżerami. I część ludzi nie chciała już pracować z menadżerami, no bo jednak przyzwyczaili się do pracy z, z właścicielem. Znowu e, my musieliśmy nauczyć się pracy z menadżerami. Zaczęliśmy budować tą strukturę powoli, aż jakby na samym końcu e, weszła kacha i tak naprawdę. E, Wszyscy menażerowie ją zaakceptowali i byli zadowoleni z pracy, z pracy z nią. Więc był to długi proces, bo tak naprawdę stru budowanie struktury zajęło nam jakieś dwa lata, zrekrutowanie odpowiednich osób, i właściwie te dwa lata poświęciłem w dużej mierze właśnie na, na te procesy rekrutacyjne. Ale jestem przekonany, że zbudowaliśmy właśnie taki zespół, jaki, jaki chcemy mieć. Ciekawy, bardzo, bardzo ciekawy obszar i też interesujące, że aż tyle czasu to, to pochłania. Myślę, że dobra wskazówka dla wielu, wielu osób, przed którymi takie wyzwanie stoi, żeby, żeby ten czas sobie zaplanować. Jeśli ci mogę jeszcze wejść w słowo, mhm. jedną z ważniejszych decyzji, która w tamtym czasie była i która nam pomogła rozwinąć biznes, było zatrudnienie osoby rekrutera in-house do firmy. Prowadziliśmy 3-4 procesy rekrutacyjne jednocześnie i, i jakby zrekrutowaliśmy dobrego rekrutera, więc też e, byliśmy w stanie ściągnąć odpowiednie osoby do firmy. A ile osób w tej chwili pracuje w każdym z Twoich biznesów? Foszer Sawicki i, i, i Better Story Studio tak naprawdę możemy powiedzieć razem, bo tutaj kompetencyjnie się wymieniamy jest to około 30 osób. E, w Pomelo. Odkąd zaczęliśmy outsourcować hmm. logistykę, to, to, to trochę nam tych pracowników spadło, ale dalej to jest w granicach 15 osób, a w Sandow myślę, że, że podobnie. No, tam, tam te 10-15 osób już jest i jak widać rośnie to bardzo szybko. Więc e, tak, no, trochę tych ludzi mamy już u siebie. A co robisz, kiedy nie pracujesz? Hmm. E... Nie ma za wiele czasu e, poza pracą, znaczy ja muszę powiedzieć, że praca jest moją pasją, więc e, e, staram się e, jednak poświęcać temu trochę więcej niż 8 godzin, natomiast e, na pewno spędzam dużo czasu e, z moją narzeczoną i naszymi psiakami, które są... E, Takim totalnym oderwaniem od tej, od tej takiej bieżącej, bieżącej pracy, nie? Mhm. Że, że jednak masz dwa zwierzaki w domu, które potrzebują Twojej atencji i chcą, żeby polatać po tym lesie z Tobą. Mhm. Więc na pewno to jest to. Na pewno dużo czasu też poświęcam na, na sport, bo to jednak jest te 5-6 treningów w tygodniu. I, I crossfit jest bardzo wymagającym sportem. E, I też gram w koszykówkę, no bo grałem właściwie od szkoły podstawowej w koszykówkę, więc, więc kontynuuję to. E, y, mamy też swoją odskocznię, to znaczy trzy lata temu kupiliśmy domek na Mazurach, i, i też jak tylko jest do tego okazja, to staramy się trochę czasu mieszkać tam. Więc y, znowu to obcowanie z naturą jest dla mnie czymś, co pozwala mi nabrać dystansu, pozwala mi podjąć odpowiednie decyzje. Trochę ten mózg zaczyna pracować na innych falach. Mhm. Więc no to są takie, tak, takie główne rzeczy, które, które robię po pracy. A jeżeli miałbyś powiedzieć o jednej rzeczy, która twoim zdaniem jest przez przedsiębiorców ignorowana, robiona nie tak, albo jest to jakieś, jakieś przekonanie na temat biznesu, które po prostu... Jest powtarzana, a nie jest słuszna. Czy jest coś takiego, co, co powiedziałbyś, że czemu byś chciał zaprzeczyć, albo jaką jedną radę byś dał? Myślę, że coś, co, co może być atrakcyjne, to, to mieć otwartą głowę. To znaczy, e, też wydaje mi się, że przez wiele czasu uważałem, że wiem najlepiej. Ja nie wiem najlepiej, i generalnie nie ma osoby, która wie najlepiej, więc fajnie mieć otwartą głowę, czy to na osoby z zewnątrz, które mogą ci coś podpowiedzieć, czy to na osoby wewnątrz organizacji, bo y, często zespoły zupełnie inaczej postrzegają. E, pewne rzeczy niż ty siedząc w tym swoim gabinecie i, i starając się starasz się zarządzać tym e, jakby całą firmą. Więc e, wydaje mi się, że takie, takie otwarte podejście do, do wielu rzeczy, do tego, że można popełniać błędy, że można nie wiedzieć, e, szczególnie w, przy, przy polskich przedsiębiorcach jest. E, Y, czymś, na co się nie decydują. Może ci już bardziej nowocześni przedsiębiorcy tak, ale jednak dyrektorzy, menadżerowie najczęściej wiedzą najlepiej, więc y, nie będziemy tu teraz mówić najczęściej tym mm -hmm. młodych, który przyszedłeś, y, jak to powinno wyglądać. Mm -hmm. Świat się zmienia bardzo szybko i, i uważam, że powinniśmy być otwarci, powinniśmy dawać ludziom okazję do testowania różnych rzeczy y, i też y, pracy według swoich standardów, to znaczy. Na przykład kiedyś nie było do, do pomyślenia, żeby ludzie przychodzili do pracy, nie wiem, po ósmej czy po dziewiątej, że musieli odbijać kartę i być od tej 9 do 17, a teraz stało się to bardzo elastyczne i często takie właśnie zatwardziałe myślenie sprawia, że te biznesy tracą, bo pracownicy nie chcą się adaptować do, do jakichś sztywnych reguł. Mhm. A jak jest, jaki jest Twój cel? Co ty byś chciał osiągnąć? Co Tobie należy życzyć? E, chyba chciałbym najbardziej, żebyś, żebyś mi życzył tego, że spotykał kolejnych mądrych ludzi na swojej drodze, z którymi mógłbym wymieniać doświadczenia. E, chciałbym też angażować się w kolejne projekty. Więc to, co możesz mi życzyć, to wytrwałości w tym, żebym, żebym dalej pracował na takim poziomie energetycznym, na jakim pracuję. Mm -hmm. a, a, co, a jest jakaś dla ciebie punkt końcowy, w którym powiesz, okej, okay, mam już dość, to to, co zrobiłem, to już jest dobre. I czy, czy widzisz ten punkt, ten cel, czy. Czy podchodzi do tego jakoś inaczej? Zastanawiam się nad tym. To znaczy, e, kiedyś byłem bardzo mocno na, nastawiony na ten cel e, długoterminowy, a teraz e, po prostu żyję. Staram się odnajdywać radość e, w, każdym, e, w każdej tej działalności, w której jestem, e, i też rezygnować z rzeczy, które nie dają mi radości, więc e, nie myślę o tym, gdzie będę za 5 czy 10 lat. E, wierzę po prostu, że. Robiąc to, co robię teraz, zaprowadzi mnie to do tego właściwego miejsca, bo przez ostatnie 10 lat swojej działalności biznesowej dosz doszedłem do tego miejsca, w którym jestem, jestem szczęśliwy. Więc dlaczego za kolejne 5 czy 10 nie miało być to tylko gdzieś wyżej, dalej, e, ciekawiej? A, a, a jaka branża, co będę robił, zobaczymy. No to jest bardzo, bardzo interesujące i takie spokojne, spokojne podejście. Jestem ciekaw, czy, czy do tego, do tego miejsca, tak jak wspominasz, doprowadziły cię rozmowy z różnymi ludźmi, czy są też jakieś inne drogi, inspiracje, książki, czy, czy inne narzędzia, z których korzystasz do tego, żeby znaleźć ten taki, ten swoje miejsce w, w tym, co robisz? Na pewno głównym źródłem są jest obcowanie z, z otwartymi ludźmi, którzy też dzielą się swoimi historiami, doświadczeniami e, i też jakby prze, zmiana myślenia, tak? czyli otworzenie się na te nowe rzeczy i e, testowanie ich. Tak jak na przykład zaczynałem przygody z medytacją e, i zacząłem od aplikacji Headspace, po czym, czytając, jakby zgłębiając temat, doszedłem do, przez przypadek znowu do ciekawego bardzo kursu kaligrafii e, Health System, który znowu otworzył mi oczy na inne rzeczy, nie tylko na medytację, bo kaligrafii bo Health System jest to połączenie trochę medytacji, tai chi, jogi, e, pracy z wewnętrzną energią. E, i dzięki temu znowu poznałem ciekawych ludzi, którzy znowu mnie zainspirowali innymi rzeczami. Więc wydaje mi się, że ten taki bardzo, bardzo przeze mnie cenionym e, aspektem jest, jest, jest kontakt z, z żywym człowiekiem, który może mi powiedzieć dużo ciekawych rzeczy. Na pewno też e, podcasty. Tak Uważam, że podcasty są świetnym mm, materiałem do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o, o, o innej osobie o innym biznesie, dobieraniu odpowiednich podcastów, dlatego jakby jestem fanem Twojego podcastu i nie mówię tego, bo muszę, ale, mhm. ale, ale bardzo, bardzo się cieszę, że, że go robisz, bo to jest fajna też taka misja edukacyjna po prostu. Natomiast książki też czytam oczywiście. Natomiast nie mam totalnie pamięci do, do, mm -hmm. do nazwisk i do tytułów, mm -hmm. ale mogę ci wysłać zdjęcie mojej biblioteczki, bo no, na pewno jest tam kilka ciekawych. No, fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Słuchaj, Bartek, bardzo Ci dziękuję za, za te wszystkie odpowiedzi. Zastanawiam się, czy jest coś, o co Cię nie zapytałem, a chciałbyś to powiedzieć? Myślę, że nie. Myślę, że, że wyczerpaliśmy dużo, dużo ciekawych tematów. Ale mogę się pochwalić jedną rzeczą i możemy zrobić premierę Pewnie. podczas twojego odcinka, a ja też zmotywuje mnie to już do końca, żeby to zrobić, czyli e, myślę, że na przestrzeni miesiąca odpalę swój podcast i mhm. e, na pewno w swoim czasie też zaproszę ciebie, żebyś, żebyś mógł się podzielić swoimi doświadczeniami. Super. E, więc też fajnie rozmawiać z podcasterami. Dokładnie, mega, mega ciekawy pomysł, bardzo kibicuję. Myślę, że ta, e, to tworzenie podcastów jest to świetna też możliwość i dla mnie do właśnie rozmawiania z takimi ludźmi jak ty, którzy mnie bardzo inspirują i też za każdym razem zadaję pytania z czystej ciekawości, i to daje mi świetną przestrzeń do tego, żeby właśnie się uczyć, równocześnie prowadząc. I mam nadzieję, że, że będzie ci to sprawiało tyle samo przyjemności. Ja jestem pewien, że mnóstwo osób będzie chciało tego podcastu posłuchać. Super, dzięki bardzo. I dzięki Bartek. Piątki.